witajcie na naszym kanale Misia i ja. Dzisiaj z Emilką się będziemy bawić weterynarza, czyli lekarz dla zwierząt. No to zaczynamy! Jeżeli chcecie jeszcze takich więcej filmów, to dajcie łapeczkę w górę, subskrybować i napisać w komentarzach zabawa. No właśnie, piszcie zabawa, a będzie więcej filmików. Właśnie. No ale nam tu czegoś brakuje, nie mamy w ogóle żadnych zabawek, żeby być tym weterynarzem. No właśnie, no to czary, mary, hokus, pokus. Ojej, twoje czary dzisiaj nie działają, znowu nic nie ma. No to pójdę po to. O, chyba musisz już teraz sama przynieść. O, ach, to właśnie jest potrzebne. No i jeszcze to. Apteczka? Chyba dla mnie fartuch. No i słuchawki. No co już Emilka przyniosła? O, no to faktycznie teraz będziemy mogły być lekarzami. To chyba ja będę lekarzem. O, patrz, tutaj mam fartuszek jak zwykły lekarz. No właśnie, ale fajnie, tu są akcesoria namalowane. I kieszonka z receptami. I druga kieszonka z różnymi przyborami do leczenia. Ale będę chyba fajnie wyglądać. No, jeszcze takie białe spodenki. No, jak lekarze. I co? Aha, buciki. Kroksiki. Już się nie mogę doczekać, jak się przebiorę. Co to jest tam z tyłu? Takie autko. To? Ma kółka. Jakby karetka jakaś. Autko medyczne. Właśnie. No, ciekawe, co będzie w środku. Tak wygląda z przodu, a tak z tyłu. Jestem ciekawa. Wow. O, doktor, no. Czyli centrum medyczne. Właśnie, to są takie różne, fajne, no fajnie to wygląda. No, takie naklejone różne akcesoria. A co tam jest? Ojej, do czego to wszystko służy? To jest chyba półeczka tutaj na te różne takie może przybory. No i już gotowe. Ale ładne. Teraz ty możesz sobie pojeść. Co w ogóle tam zawieszasz? Nie wiem. Co to są? Nie wiem. A, nożyczki. Aha. No, potrzebne dla pacjentów, żeby wyciągać na przykład jakieś kleszcze. No, dalej. Tutaj są kolejne. No to chyba będę ucinać plaster. Emilko, to nie są nożyczki, to są szczypce. Aha, te takie duże, okrągłe. No, i tutaj też są. A, to jest taka pęseta, no. Czyli też do wyciągania jakichś na przykład, no nie wiem, jakiś taki. Może drzazgi. No właśnie, bo jak po lesie na przykład zwierzątka chodzą, to może się coś bić. No właśnie. A co jeszcze tam masz? Co jeszcze tutaj mam, to może tutaj sobie damy. O, ładna płatka. Tutaj mamy jeszcze do uszu, żeby patrzeć. Ojej, można zajrzeć do ucha. Czy coś tam się nie schowało? No dobrze, to wykorzystam. I co jeszcze? To jest młoteczek. Aha, żeby badać różne odruchy. No. A taki jeszcze coś tam masz? Które? O, okulary. No. To załóż mi te okulary. Ciekawe, jak będę wyglądać. Ale jestem fantastyczna. No w tym białym stroju to będzie super komplet. To jeszcze mamy termometr. O właśnie, to jest bardzo ważne. I jeszcze mamy strzykawkę i lusterleczko. No, żeby gardełko zobaczyć. Dobra, teraz przygotujemy nasze miejsce do badań. Ubiorę się, no i czekam na pacjentów. Właśnie. Mamy już zmontowany gabinet lekarski. Ślicznie się prezentuje. No, jeszcze mam coś ważnego. Ojej, ale myślałam, że to wszystko. Nie. Oj, ale łóżko dla pacjenta. No. Jakie fajne. Właśnie. I ma kołderkę i podusie. No właśnie, to tu będą leżeli nasi pacjenci. Jeszcze ty, Emilko, nie jesteś tylko przebrana. No właśnie. No to jak to zrobimy? No to może poczarujemy coś tutaj. No czary, mary, hokus, pokus, gotowe! Emilko, jak wyglądasz ślicznie w tym stroju lekarskim. Dziękuję. Panie, nigdy jeszcze nie bawiłam się panią doktor. No, mam tutaj strzykawkę i jeszcze taki śliczny fartuszek. No, i a te okularki. No właśnie, to ty mnie ubrałaś. Emilko, ten strój jest świetny. Dziękuję. Wiesz, ale mnie się wydaje, że tu brakuje chyba naszych pacjentów. No właśnie. Kiedy oni przyjdą? Ja już
pierwszy pacjent. Halo. Dzień dobry. O, dzień dobry. Witam pierwszą pacjentkę. O, jaka ty jesteś śliczna. O, jak masz na imię? Lucky Kiki. Oj, ładnie. Zapraszam cię do mojego gabinetu. Oj, Kiki, powiedz, co ci dolega? Z czym do mnie przychodzisz? Boli mnie trochę uszko od wczoraj. Ojej, zaraz coś poradzimy, tylko zmienię sobie tu przyrząd. Wezmę do badania uszu. Już mam narzędzie. Teraz zajrzę do twoich uszu. Uszko prawe. Nic tutaj nie widzę. Ojej, chyba tu jest wszystko w porządku. To pokaż drugie. Teraz uszko lewe. Pokaż. Oj. Tutaj widzę jakieś zapalenie. Muszę ci przepisać krople do uszu. To dobrze. Zaraz wypiszę receptę. To ja poczekam. Krople do uszu 2 razy dziennie po 1 kropelce. Kochana Kiki, mam nadzieję, że ci te kropelki pomogą. Teraz wiesz, gdzie musisz iść z tą receptą? Tak. Gdzie? Do apteki. No właśnie. A potem stosuj je cały tydzień. Okej. Proszę Kiki, oto recepta. Dziękuję za badanie, do widzenia. Do widzenia Kiki, dużo zdrowia. Kiki już poszła, a teraz czekam na kolejnego pacjenta. No. Kto będzie następny? No to idę go zawołać. Dobrze Michasiu, czekam. Kto następny w kolejce? Ja. Zapraszam Pani Bas. Pani doktor już czeka. O, witam kolejnego pacjenta. Dzień dobry. O, jaki ty jesteś ładnie ubrany, taki elegancki. No ale powiedz, co cię do mnie sprowadza? Czym ci mogę pomóc? Boli mnie łapka. Ojoj, a jak masz na imię? Bas. A co cię do mnie sprowadza, Bas? Boli mnie lewa łapka. Oj, to koniecznie muszę cię zbadać. Proszę, połóż się na łóżko. Okej, już idę. Zapraszam. Dobrze. Wezmę moje narzędzia. Oj, pokaż swoją łapkę, Bas. Chyba lewa, prawda? Tak, prawda. To teraz zbadam ci łapkę. Puk, puk, puk. Gdzie boli? Oj, tu. Nic się nie przejmuj, Bas. To tylko zwykłe stłuczenie. Okej. Musisz poleżeć w łóżeczku, odpocząć. Ale jestem ciekawa, jak to się stało. Biegałam sobie po łące, no i chyba wtedy. Aha, no to się zdarza. Nic się nie martw. Zalecam ci odpoczynek i wszystko będzie w porządku. Okej. Bas odpoczywa w moim gabinecie. No ale pytanie, czy mamy jeszcze jakąś pacjentkę? No, chyba tak. Sprawdź proszę. To teraz do pani doktor. Ja. Zapraszam. To już idę. O, witam kolejną pacjentkę. Jak masz na imię? Lucky Mimi. Witaj. No i co cię do mnie sprowadza? Tak, boli mnie gardło. Ojoj, chyba wiem, co może być przyczyną, ale najpierw muszę zajrzeć. No, wezmę swoje narzędzia. No, teraz muszę zajrzeć do twojego pyszczka. Ojoj, czerwone gardełko. Chyba piłaś zimne napoje, zgadza się? Tak. No to muszę przepisać ci syropek do wypicia. Okej. Syropek malinowy 3 razy po 2 łyżeczki. Okej. Proszę przyjmować przez 4 dni. I będzie wszystko dobrze. Proszę, to twoja recepta. Dziękuję. No i zapraszam do kontroli za 4 dni. Okej. Do widzenia, Mimi. Do widzenia, pani doktor. Teraz jeszcze zajrzę do Baza. Baz, pokaż swoją łapkę, czy wszystko w porządku? Tak. O, widzę, że się wszystko zagoiło. Możesz iść do domku. Dziękuję pani doktor, do widzenia. Do widzenia, Bas. Oj, dzisiaj miałam dużo pacjentów. Już jestem trochę zmęczona. Muszę iść odpocząć. A was pozdrawiam, widzowie. Lajkujcie i subujcie. Emilko, jak ci się dzisiaj podobała nasza zabawa? Bardzo fajnie. Wiesz, no bycie lekarką to jest super sprawa. Mi też się bardzo podobała. Moi pacjenci, no i w ogóle te całe wszystkie narzędzia, które miałam. Właśnie. I super łóżeczko i dla super pacjentów. Strój. No właśnie, no i mój super strój. Fajnie wyglądam chyba, nie? No. No jak myślicie, widzowie, podobało się wam? To napiszcie w komentarzach. Dajcie łapkę w górę. I subskrybujcie nasz kanał. A jak chcecie więcej filmików, to napiszcie hasło. Zabawa. Dziś
dzisiejszym odcinku to już tyle. Ja się film podobał, to drodzy scenie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować. No i komentować. I nie zapomnijcie o dzwoneczku. Przy subskrypcjach. A teraz pozdrowienia naszych widzów. Pozdrawiamy Marczynę. Pozdrawiamy Nadię Słodczyk. Pozdrawiamy Miła Lady. Pozdrawiamy Nikolę Czaja. Pozdrawiamy Anna Vlog. Pozdrawiamy Lidię G. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów. I widzimy się w następnym odcinku. To na razie, pa!